Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. W najbliższym czasie nie czekają nas podwyżki cen za wodę. Zwiększonych opłat taryfowych możemy się jednak spodziewać po opracowaniu budżetu na przyszły rok. Pomimo restrukturyzacji w Obrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, które pociągnęło za sobą ponad 100 etatów, potrzebne są dalsze inwestycje oraz remonty przestarzałej infrastruktury. W przedsiębiorstwie zmniejszono ilość jednostek organizacyjnych, ograniczono koszty funkcjonowania oraz wynagrodzenia. Pracę w WPWiK straciło ponad 100 osób, zmniejszając liczbę zatrudnionych z prawie 500 do niespełna 390. Oszczędności te sprawiają, że na razie obejdzie się bez podwyżek i tak wysokiej taryfy za wodę. Jesteśmy jednym z najtrudniejszych obszarów w Polsce. Podobne są w Karpaczu i tam, jak Państwo byście porównali, cena wody i usług jest jeszcze wyższa, chociaż my w ogóle mieścimy się w średnim stanie. Po prostu jak jest taki teren, bez zatrudnienia odpowiedniej liczby ludzi nie da się tego po prostu zrobić. Wielkość wałbrzyskiej infrastruktury wodociągowej porównywalna jest do rejonu warszawskiego. Ilość odbiorców różni się jednak diametralnie. Z usług WZWiK korzystają gminy Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Boguszów Gorce, Walim, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Świebodzice oraz Stare Bogaczowice, dając łącznie około 220 tysięcy odbiorców. W Warszawie sieć wodociągowa dociera do blisko 1,5 miliona mieszkańców. Ukształtowanie terenu, stara i mało wydajna infrastruktura oraz pobór wody aż z Marciszowa sprawiają, że straty w sieci wynoszą ponad 30%. Mówią, że poniżej 15% gra jest nieopłacalna, już dalej walczyć z obniżeniem kosztów. Mamy przykłady wodociągów w Polsce, które mówią, że mają 5-6%. Ale raczej to chyba jest niemożliwe. No chociaż ja nie mam takiego doświadczenia w tym momencie, też uczciwie powiem, ale literatura mówi, że poniżej 15% to już jest większe nakłady niż oszczędności. Nie? To już taka jest zabawa. Budowa nowego wodociągu z Marciszowa to koszt ponad 20 milionów złotych. Restrukturyzacja całej sieci w regionie to kwoty rzędu paruset milionów. Na razie pieniądze inwestowane są na wymianę sieci w poszczególnych odcinkach remontowanych ulic, budowę przepompowni oraz spłatę rat do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za projekt modernizacyjny ISPA. Są szanse na pozyskiwanie środków na nowe drogi, stąd też te nakłady są niezbędne i musimy generować przychody, żeby realizować te inwestycje. Mamy też sytuację jak na Poniatowie, gdzie mieszkańcy borykali się z problemem ciśnienia wody. Ten problem został już rozwiązany poprzez budowę pompowni przy ulicy Warszawskiej. Jak i są obszary w Wałbrzychu, już nie mówię o gminach ościennych, gdzie ten problem jest w większej skali, gdzie do tej pory nie ma zwodociągowanych obszarów. Aktualnie remontowane są sieci wodociągowe m.in. na ulicach Świdnickiej 11 listopada czy kanalizacji na ulicy Spacerowej. Planowana jest również dalsza automatyzacja infrastruktury. Po analizach oraz ustaleniu nowego budżetu możemy spodziewać się zatem dalszych podwyżek cen wody. Oprócz inwestycji przyczynić się mogą do tego również inflacja, wzrost kosztów energii i paliwa oraz opłat środowiskowych. Warto wiedzieć więcej. Pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez cały tydzień prowadzi akcję skierowaną do osób ubezpieczonych. Ta grupa klientów ZUS, jak wynika z danych, ma najmniejszą wiedzę na temat odprowadzania składek, które przekładają się później na świadczenia wypłacane przez zakład. Dni ubezpieczonego organizowane są po raz pierwszy. Przez cały tydzień od 8 do 12 października klienci mają okazję uzyskać wszelkie informacje dotyczące naszych emerytur i rent. Petenci Wałbrzyskiego Oddziału ZUS mogą sprawdzić m.in. dane zawarte na indywidualnym koncie. Warto dowiedzieć się, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych oraz czy poprawnie przekazuje za nas składki, co będzie miało znaczenie, gdy staniemy się świadczeniobiorcami. Jest to bardzo istotne, ponieważ młode osoby urodzone po 68 roku mają obowiązek przynależności do otwartych funduszy emerytalnych, a tam jest ubezpieczenie typowo kapitałowe, czyli przekazuje ZUS składkę tylko wtedy, jeśli składka jest przez pracodawcę wpłacona. Możliwości dowiedzenia się o stanie naszego konta jest parę. Ubezpieczony może zrobić to za pośrednictwem infolinii ZUS, poprzez bezpośredni kontakt z placówką lub korzystając z internetu, logując się do platformy usług elektronicznych. Może sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki, czy odprowadza je od właściwej podstawy i przede wszystkim, czy w ogóle zgłosił nas do ubezpieczenia społecznego. Także serdecznie zachęcamy do tego, żeby przyjść tutaj do nas, zarejestrować się na portalu i złożyć wniosek o profil zaufany, czyli bezpłatny podpis elektroniczny, którym będziemy się posługiwać w kontaktach z ZUS. Co jeżeli okaże się jednak, że zapisy na koncie nie zgadzają się z danymi, które otrzymywaliśmy na umowach i rachunkach? Wtedy należy złożyć reklamację do ZUS o tak zwane postępowanie wyjaśniające.
Jeśli nie zgadzają się dane, na przykład adresowe, dane ewidencyjne, należy do swojego płatnika się zgłosić, żeby złożył korektę tych danych. Na przykład młoda kobieta wychodzi za mąż, zmienia nazwisko, też powinna mieć już to nazwisko zmienione w dokumentach ZUS-u. Jeśli się okaże, że pracodawca nie zapłacił składek, to ZUS prowadzi tak zwane przymusowe dochodzenie składek. Taka formuła jest uprzywilejowana, a należności wobec ZUS są egzekwowane od zatrudniającego przed innymi zobowiązaniami cywilnoprawnymi. Wtedy należne składki zostaną w całości przypisane do konta osoby ubezpieczonej. Górnik Wałbrzych, który jeszcze niedawno zachwycał swoich kibiców swoją grą, drastycznie spadł w dół tabeli za sprawą rozegranych meczy. Ostatni bój wałbrzyszanie odbyli z Zagłębiem Sosnowiec, który w poprzednim sezonie był bliski spadkowi z drugiej ligi zachodniej. Tym razem rywalowi Górnika wiedzie się znacznie lepiej. Początek meczu wydawał się dobry w wykonaniu Wałbrzyszan, bo już w 8 minucie spotkania gospodarze mogli wyjść na prowadzenie, kiedy to Daniel Zinke przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem gości. Z kolei w 15 minucie meczu to goście wyszli na prowadzenie dzięki celnemu strzałowi zawodnika Zagłębia Sosnowiec. Wałbrzyszanie za wszelką cenę chcieli doprowadzić do wyrównania i gdyby nie niecelny strzał Muszyka w słupek, tak by się stało. W ostatnich minutach pierwszej połowy Moszyk ponownie zaatakował bramkę gości po składnej akcji zespołu z Ratuszowej i wynik pierwszej połowy zakończył się remisem 1-1. Druga połowa meczu również okazała się ciekawa i nie zabrakło składnych akcji, jednak po raz kolejny szczęścia zabrakło Danielowi Zinke. Goście również nie próżnowali i zaciekle atakowali bramkę Wojtarowicza. Wydawało się, że remis i podział punktów jest już pewny, jednak w doliczanym czasie gry to zawodnicy Zagłębia Sosnowiec przychylili szale zwycięstwa na swoją stronę. Gry, bramkę dla Zagłębia Sosnowiec strzela Marcin Rachowski i w ten sposób drużyna Zagłębia Sosnowiec wygrywa ten pojedynek 2-1. Drugi gol strzelił kapitan Marcin Rachowski. Powiem szczerze, że stałem za Marcinem i byłem pewien, że padnie bramka. Po prostu to czułem. Nie wiem dlaczego. Nie umiem tego powiedzieć. To Górnik starał się, strzelili też w końcówce pierwszej połowy bramkę. Chcieli, ale szczęście czasami sprzyja lepszym, bo myśmy też mieli w niektórych meczach dużo sytuacji. Nie zostały wykorzystane, a dzisiaj mam się to wynagrodzić. Dzisiejsze spotkanie nie można zaliczyć do udanych. Drugi mecz rzędu tracimy bramkę w ostatniej minucie i nawet już bez wznowienia i to może boleć. No, błędy, które popełniliśmy, dzisiaj zaważyły na wyniku. W niedzielę podobne okoliczności w ostatniej minucie. Rzut wolny, stracona bramka. Nie są wyciągane konsekwencje u zawodników. Myślę, że te błędy się powielają. Ja na pewno jestem za to odpowiedzialny, żeby uczulać, żeby eliminować to, ale to nie do końca dociera. Myślę, że zespół Sosnowca był bardziej doświadczony na placu gry. Myślę, że mieli sytuacje, po których mogli strzelić bramki. Tutaj remis byłby sprawiedliwy. Myślę, że i dla nas lekko szczęśliwe. Przegrana na pewno smuci. Nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze dzisiaj. Wygraliśmy te spotkanie moim zdaniem zasłużenie, chociaż przeciwnik był bardzo dobry i też pokazał, na co go stać. Cieszymy się ze zwycięstwa i pniemy się w górę tabeli. Oba zespoły miały swoje szanse. Mecz mógł się różnie potoczyć. Przegrywaliśmy 1-0, wyrównaliśmy na 1-1 do przerwy. Praktycznie bramka do szatni. Na drugą połowę wyszliśmy zmobilizowani, ale no, czegoś zabrakło. A na pewno boli porażka.
druga zresztą z rzędu w ostatnich sekundach meczu i jest to naprawdę bardzo bolesne. No nic, trzeba się wziąć do pracy od przyszłego tygodnia, pojechać na wyjazd i po prostu wygrać. No, ja jestem bardzo zadowolony dzisiaj z gry zespołu. No na pewno drżeliśmy o wynik do ostatniej minuty graliśmy do samego końca. Opłaciło się, no, przepiękna bramka Lachowskiego, ja uważam, zasłużone nasze zwycięstwo. Górnik Wałbrzych, Zagłębie Sosnowiec, 1-2. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.